Teraz zakotłowało się w środkowej strefie boiska, ale wyciągnęli zawodników Polonii Warszawa piłkarze Pruszkowa. No i dobra interwencja, a w zasadzie szarża Nowaka, jeżeli chodzi o ofensywę Znicza. Młodzieżowiec Znicza Pruszków podjął decyzję o gościu do walki, gościu do zastawiania futbolówki i też do takiego napędzenia nawet z rywalem na plecach. No i rusza zespół Znicza, będzie bardzo groźna okazja i broni teraz kapitalnie Kuchta. Jeszcze nie koniec, jeszcze musi uważać zespół Polonii. Widzimy Hodżolary, wydawało się, że liczył na to, że arbiter tutaj odwiże przewinienie i tutaj właśnie Albańczyk przegrywa walkę. To nie można był, powiedzieć, to był Dominik Sokół, jak dobrze widziałem, bo to nie był na pewno Tabara. No można powiedzieć, Dawid, że skandaliczna postawa. Nie dwukrotnie, więc ta rotacja. Majewski, dobre było to dośrodkowanie. Czy zakończy się ta akcja strzałem? Jest Nowak, Wszędobylski, Nowak. Nowak na skraju pola karnego. Nowak zdołał dośrodkować piłkę, ale tam żaden z piłkarzy z Znicza nogi nie wystawił. Łapie się za głowę, jak dobrze widziałem, Radosław Majewski. Przeciąć, bo to była naprawdę... Znowu bardzo dobra akcja Znicza, zakończona konkretami i widzimy jeszcze... Zjawiński powalczył w powietrzu, wplątał się w to wszystko Koton, Szabi Auzmendi, taki bilard w polu karnym, jak to się wszystko skończy, ależ niewiele brakowało, Predenkiewicz, jeszcze domagają się chyba rzutu karnego zawodnicy Polonii, Szabi Auzmendi jest wściekły. Bardzo odważnie wbiegł... Powtórka tej groźnej akcji, trochę przypadku. Tak, zdecydowanie sporo przypadku, bo Auzmendi przebijał się przez... Czasem Znicz atakuje lewą stroną. Koprowski, zobaczmy, gdzie powędrował. Koprowski być może będzie miał okazję na dośrodkowanie. Nie, Koprowski zdecydował się na zagranie do Nowaka. Nowak piłkę źle przyjął. Ale nawet w tym momencie... Będzie strzał z dystansu, broni Kuchta, ale przed siebie piłkę wybija. Dosyć leniwym krokiem powędrował po nią... Polonii nieco wcześniej. To będzie ta sytuacja. Chodzi mi o to, w jak rozpaczliwy sposób wybija piłkę Predenkiewicz. W sposób nieprzygotowany, tak jakby obawiał. I znowu ta układanka na mojej przestrzeni. Majewski, Nowak, teraz Imaj. Dobrze, Imaj po raz kolejny do prawej strony. Jest tutaj płaskie zagranie. Jeszcze nie koniec. Kuchta czy piłkę dotknął. Ależ było blisko, ależ kapitalna szansa dla Majewskiego właśnie, o którym tyle mówiliśmy przed momentem. Ależ... Kuchta ostatecznie piłki nie dotknął. Został Radosław Majewski, widzimy tą akcję jeszcze raz i dośrodkowanie kogo? Półprawego środkowego obrońcy, jak dobrze widziałem, bo to był, jak faulował, ale graliśmy dalej z powodu przywileju korzyści. Ostatni kwadrans rozpoczyna się właśnie w tym momencie. Tutaj wyszedł z bramki Misztal, niepewna interwencja jeszcze Sisse. A ta współpraca jak na razie Durmusz-Bajdur na dobrym poziomie. Mam wrażenie, że z każdą minutą mniej pewności siebie na przedpolu ma Misztal. Próbował uderzać Hodżolary, jeszcze Misztal broni, ale nie koniec. Co zrobi Bajdur? Bajdur natychmiast dośrodkowuje. Łukasza Wiecha, który też pokazywał nam się z dobrej strony w tych pojedynkach w powietrzu, czy też Władysława Ochrończuka. No i popatrzmy, Radosław Majewski. Majewski dośrodkował jego! Pierwszy w sezonie, pierwszy gol dla Znicza. Pierwszy gol w rozgrywkach, no i proszę, Wiech jest tym, który daje prowadzenie Zniczowi. Mówiłem, że jest zmęczony Radosław Majewski, ale trener Grzegorz Szoka na pewno też o tym wiedział, ale też wiedział, że Radosława Majewskiego trzeba trzymać, chociażby pod stały fragment gry. Świetne dogranie piłki i Łukasz Wiech pokazuje, że on cię królował.